Bezpieczeństwo w internecie. All right, Gumi, so sometimes Gumi, czasem strony proszą o numer telefonu dla bezpieczeństwa. A ja mam obawy przed podaniem numeru. Nie chcę, by wydzwaniały do mnie przypadkowe osoby. Co o tym myślisz? Kiedy to jest korzystne, a kiedy nie aż tak? To ogromnie ważne. Gdy strona prosi dla bezpieczeństwa o numer telefonu, powinieneś go podać. Większość osób bez wahania podałaby numer telefonu w firmie od kart kredytowych. Wolałbyś, żeby w razie oszustwa firma się z tobą skontaktowała i sprawdziła, czy to ty dokonałeś transakcji i tak dalej. Podobnie, przekazując numer telefonu firmom online, umożliwiasz im nawiązanie kontaktu w razie problemów. W dodatku, sam numer telefonu jest zabezpieczeniem. Wielu z nas, korzystając z usług bankowych podczas logowania, otrzymuje kod SMS, który bank wysyła na numer komórki. Dopiero po wprowadzeniu tego kodu można się zalogować. Ta procedura zapobiega oszustwom. Nie chodzi o zawiadomienie o oszustwie, lecz o zabezpieczenie się przed nim. To bardzo ważne. Ludzie myślą, że to tylko teoria. Ja może nie codziennie, bo to byłoby straszne, ale kilka razy w zeszłym roku dostałem kod SMS. Próba zalogowania na konto i do tego kod. Myślę, o nie, może ktoś właśnie się włamuje, nie wiem, co się dzieje. Ale pociesza mnie, że ta osoba nie otrzymała kodu. Dostałem go ja. Więc ten ktoś się nie zaloguje. To właśnie jest weryfikacja dwuetapowa? Musisz mieć dwa urządzenia, do których nie dobierze się cudzoziemski haker czy inny przestępca? Absolutnie. Masz rację. Kod zostaje wysłany tylko na twój numer telefonu, nie do atakującego. On się więc nie zaloguje. Jeśli ktoś nie lubi podawać numeru, weryfikację dwuetapową może przeprowadzić inaczej. Wyślemy powiadomienie na twoje urządzenie i są też klucze zabezpieczeń. Szeroki wybór.